To się nazywa po prostu wiersze i proza. I będzie wydane w 5 tomach. Pierwszy tom to są wiersze i przekłady, znaczy wiersze, poematy i przekłady. Drugi tom opowiadania, trzeci tom powieści. Czwarty wszystko jest poezja, te flower essaye, które wyszły w Piwie w 75 roku pod właśnie tym tytułem. I piąty tom składa się z dwóch części. Fabula Rasa, apendyks do Fabula Rasa i Oto. I druga część nazywa się Z wypowiedzi rozproszonych. To było tak, że dowiedzieliśmy się, że Stachura prowadził przez cały czas takie bruliony. To jest coś takiego, że w każdym, zresztą to ma różny format, bo to jest zeszyt, brulion taki zwykły, kołonotatnik, nieraz luźne kartki, serwetki są zapisane. To wszystko jest złożone. Znaczy to nie było złożone, odwrotnie, było w ogromnym nieporządku, ale z tego się układa jakaś całość. Czy ta całość to jest właśnie to, co jest zeszytem podróżnym, nowy gatunek, można powiedzieć. Stachura tam notował fragmenty swoich utworów, które później wydawał, pomysły do utworów nigdy nie wykończonych oraz to, czego nigdy do druku by nie przeznaczył. To znaczy sny na przykład, pocztówki, jakieś fragmenty listów, obserwacje, cytaty, no z różnych rzeczy powiedzmy, zarówno cytaty literackie, zresztą ciekawe, bo te zeszyty podróżne są prowadzone w czterech językach. Po polsku, po hiszpańsku, po francusku, po angielsku, a potem nawet po rosyjsku. Więc są cytaty z różnych pisarzy i z lektur, które Stachura odbywał, ale są również cytaty no, prawie z powietrza. I z tego udało się zrobić pewną całość, którą nazwaliśmy takim tytułem dość barokowym, ale jak sądzę potrzebnym i adekwatnym. Mianowicie w jednej z teczek pustych to była jedna kartka maszynopisu, na której było napisane w takim rozkładzie, w takim kwadracie, następujący tytuł: Miłość, czyli życie, śmierć i zmartwychwstanie Michała Kątnego, wyśpiewane, wypłakane i w niebo wzięte osobno przez Edwarda Stachurę, małymi literami Edwarda Stachurę oczywiście. I jakby wszystko wydarzało się w drodze i to, jak mówiliśmy, jak mówiłem o dziennikach podróżnych, to jest właśnie to, co w drodze się narodziło. Są pocztówki, które wysyłał Edward Stachura do siebie i podpisywał Michał Kątny. No tu na przykład jest pocztówka, którą wysłał z Norwegii. Podpis jest taki: do zobaczenia w Leżachowie na żniwach. Michał Kątny. No i adres: Edward Stachura, Rębkowska 1, mieszkania 15. Po wypadku w 79 roku Stachura najpierw uczył się pisać lewą ręką. I są takie dwa cienkie zeszyty, w których jest to wszystko widać, jak on się uczył to robić. To znaczy, najpierw jest alfabet, poszczególne litery są pisane, parę stron. Potem jest takie krótkie zdanie, które nie pamiętam dokładnie, ale ono jest o słońcu. Ale najważniejszą pracą, która, jak powiadają niektórzy krytycy, nawet gdyby Stachura nic więcej nie napisał, a napisał tylko Pogodzić się ze światem, właśnie najważniejszą pracą jest Pogodzić się ze światem, czyli taki dziennik z ostatnich miesięcy życia. Czy ten dziennik, to są dwa bruliony pisane lewą ręką już dość wyraźnie, bo te pierwsze dwa zeszyty są bardzo z wielkim wysileniem pisane. Jak bez rąk byłem z rękami, jak bez nóg byłem z nogami, jak bez ust byłem z ustami. Jak bez rąk byłem z rękami, wszystko mi z nich wypadało. Rękę złóż do ręki, brawo, 10 palców, czy to mało? 10 palców nie istniało. Jak bez rąk byłem z rękami, jak bez nóg byłem z nogami, jak bez ust byłem z ustami. Jak bez nóg byłem z nogami, podpierałem się o ściany, dźwigać mnie nie chciały wcale, jakby lilie wiotkie były, dawną siłę swoją śniły. Jak bez rąk byłem z rękami, jak bez nóg byłem z nogami, jak bez ust byłem z ustami. Jak bez ust byłem z ustami, jakby plastrem zalepione, jakby wapnie unurzone, było, że w powietrzu tonę.
było, że już po mnie, jak bez rąk byłem z rękami, jak bez nóg byłem z nogami, jak bez ust byłem z ustami, jak ten trup byłem przed wami, gdy odeszła pod chmurami, gdy odeszła pod chmurami. Właśnie się zatrzymałem tu gdzieś w tym miejscu, na pewno. Bo ja już tego faceta widziałem, jak dojeżdżałem do przejazdu. To on szedł po tamtym torze, po tym bocznym. No i tu na wprost semafora wszedł mi, jak zobaczył, że jestem niedaleko, to mi wszedł właśnie już w mój tor i szedł w tym kierunku tutaj, w stronę Warszawy. Leżał w ten sposób, rękę miał na szynie i w ten sposób, bo chyba tak, tak miał rękę. Gdzieś. Na pewno, w tym położeniu, no bo jak z tego wynikało, to... Zaraz, ale... Którą rękę to było? Dnia 3 kwietnia 1979 roku o godzinie 6.45 na szlaku kolejowym w miejscowości Bednary miał miejsce wypadek kolejowy, w wyniku którego pociąg towarowy relacji Kutno-Łuków potrącił Edwarda Stachurę, syna Stanisława, urodzony 18 sierpnia 1937 roku. Zamieszkały w Warszawie, ulica Rębkowska nr 1, mieszkania 15, który z obrażeniami ciała w postaci zmiażdżenia prawej ręki i ogólnych potłuczeń karetką pogotowia ratunkowego został przewieziony do szpitala i umieszczony w szpitalu miejskim w Łowiczu. Aby usankcjonować prawnie to zdarzenie, przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, na podstawie którego ustalono, że Edward Stachura, będąc trzeźwym, szedł po torze numer 1, obok którego po torze numer 2 jechał pociąg towarowy prowadzony przez mechanika pociągu Henryka Janowskiego, zamieszkałego w Kutnie. Pociąg jechał w tym samym kierunku, co szedł pieszy. Naoczny świadek Henryk Janowski stwierdził, że mężczyznę tego zauważył z odległości około 50 metrów, jak szedł po torze numer 1. Dał sygnał ostrzegawczy, na co mężczyzna ten z toru numer 1 wszedł na tor numer 2, nie oglądając się, kontynuował dalszy marsz po torze. Włączone natychmiast przez mechanika pociągu urządzenia hamujące dały wynik negatywny. Nie zdołały zatrzymać pociągu. Edward Stachura został potrącony i znalazł się pod lokomotywą. To jest brak tych czterech palców i kości śródręcza, które się kończą. Został mu tylko kciuk. Zdjęcie tutaj jest, proszę bardzo. Widać zmiażdżone cztery palce i kości śródręcza. Poza tym był uraz głowy. W okolicy potylicy miał ranę tłuczoną. Na zdjęciach czaszki nie widać zmian pourazowych w pokrywie czaszki. Pierwszy wieczór, który chory odzyskał przytomność, był dość trudny dla otoczenia, ze względu na to, że chory mówił zdawkowo pojedynczymi słowami, a poprzednio posługiwał się językami obcymi. Rozmawiał z jakimiś urojonymi postaciami. Tylko tyle, żeśmy zdążyli się zorientować. Taki niemiły incydent i przykry dla otoczenia nastąpił wieczorem, kiedy chory, mając nóż, chciał popełnić samobójstwo. To nas naprowadziło, że to jego zamknięcie się takie i jakieś cechy